Radio Koncika i proszę być z nami, proszę Państwa. Panie profesorze, ale jak się Pan upomniał o lasy, to Pana zwolnili. No i tak to było. No, tak to było, proszę Państwa. Panie profesorze, ale jak Pan się upomniał o lasy, to Pana zwolnili. Polska nie zapłaciła za to ani za jednego grosza, no okazało się, że Radio Koncika. Jest jakby ciemniej, ale proszę się nie bać. Bardzo mocno się pomyliło, był skandal na skalę światową i wtedy błyskawicznie powołano mnie na pełnomocnika rządu do spraw konwencji klimatycznej, randy sekretarza stanu w kancelarii premiera. No i tak się udało zażegnać ten wielki skandal. Polska rzeczywiście objęła kierownictwo 5. konferencji stron konwencji klimatycznej w Bonn. Ja byłem wtedy prezydentem, to się nam udało zrobić. Ale powracając do spraw właśnie lasów, to te lasy wzbudziły wielkie zainteresowanie i wtedy była taka wielka opcja. Również wtedy był ogromny, o ile ktoś pamięta, bo to jednak było prawie jednak no 20 lat temu, to wtedy też był taki wielki szum, że Polska jak gdyby zaczęto oskarżać o to, że Polska nie chroni zasobów przyrodniczych, bo nie chce stworzyć z Puszczy Białowieskiej jednego wielkiego parku narodowego. Ja chcę przypomnieć, że na terenie Puszczy Białowieskiej jest Park Narodowy, który zajmuje około 10 tysięcy hektarów, w tej chwili wtedy zajmował około 6 tysięcy hektarów i ma 3 nadleśnictwa gospodarki Bank Euro po 14 groszy, bo Bank Euro, proszę Państwa, daje pożyczki, ale jak zobaczy pożyczki takie, proszę Państwa, jak to się mówi, prywatne, czyli pozabankowe, to Bank Euro uważa, że to Ty im dajesz pieniądze, a nie oni dają Tobie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli oni biorą dwa razy więcej, to znaczy, że Ty im dajesz. Teraz Ziobro ma o to walczyć, żeby te banki nie okradały, bo to jest jakby wymuszanie. Tak to się nazywało, ale zaowocowało to wielkim ruchem społecznym. Nawet jeszcze teraz została zrobiona pierwsza, łatwy kredyt, dodają 1,5 tysiąca za darmo na miesiąc, ale potem dają nawet 3, ale już trzeba zapłacić 3850. Czyli 850 za miesiąc. Tyle kosztuje ta pożyczka, 850 zł. No to tutaj jest rozwój biały dzień, ale ludzie, którzy potrzebują kupić, bo przyjeżdża ktoś ze Stanów Zjednoczonych na święta, no my świadkowie, to my jesteśmy bardzo, jak to mówią, bogaci, bo my nie wydajemy na te święta, bo my świąt pogańskich nie obchodzimy. U nas codziennie są święta i dlaczego do tych świadków Jehowy przychodzą, proszę Państwa, pożyczają, ale nawet kiedyś okradli Świadków Jehowy braci Kwaśniewski na ulicy Bukowskiej. 5 czy ile tam chyba? Nawet chyba 6. Bukowska 6. No i ten Jacek, on hydraulikiem pełno miał pieniędzy, w sensie, bo jak tu zarobił, tu w administracji, ale był uczciwy, no to ale na lewo, na prawo dawali, bo to chcieli przyspieszyć. No wiecie Państwo, jak to w komunizmie, że to, co się od Państwa należy, to się należy, ale czy się stoi, czy się leży, to się należy. No i ten Jacek pojechał z Elą na wczasy, a gdzieś do w góry daleko, gdzie tam oni pojechali już. To było bardzo dawno. No i ja u nich w domu byłam te 3 tygodnie, to było bardzo długo nawet. Sobie mieszkałam, poszłam rano na odwiedziny z takim łysym, grubym Zbyszkiem. Jak on się tam nazywał? Z mamą mieszkał, to mówili, że to małżeństwo na zebrania przychodzi Świadków Jehowy. Małżeństwo Domański, Zbyszek Domański, siostra Danusia Domańska. Nie, Krysia Domańska. I ta Krysia Domańska to mi robiła obiady, że nasze pionierki nie mogą być głodne, nasze pionierki muszą być dokarmione, dokształcone i itd. I proszę Państwa, na obiady mnie zapraszała, obiady gotowała. No, zmarła ta Krysia, ale potem radość długo żyła. No i ten Domański był starym kawalerem i dlatego jak chodził z matką na zebrania, to mówili, że to małżeństwo Domańscy. Tak. I Świadkowie Jehowy nie są złośliwi, ale to tak czasem śmiesznie wypadało, że to są jakby, no wiecie Państwo. W programie Prawa i Sprawiedliwości.
No i takie różne też doświadczenia, proszę Państwa, z tym Zbyszkiem Domańskim, z tą Krysią. Aha, Krysia Domańska była kiedyś w cerkwi. Tutaj na Pradze, no bo w Warszawie cerkwi właściwie nie ma, no ale ta kolejowa, ta żółta, stoi, to nie wiedzą, co to jest. Myślą, że to jest meczet arabski, jakiś meczet czy coś. No i proszę Państwa, ta Krysia poszła cuda zobaczyć, zobaczyła. Nic nie zobaczyła, but zgubiła, z jednym butem przyszła, czy na boso nawet do domu. No taki tłum w cerkwi, ona po prostu myślała, że chcieli ją oszukać, no bo jak tego cudu nie było, no to szybko z tej cerkwi wyszła. No i proszę Państwa, tu pośmiech. Ministerstwo środowiska zaniknie, przejdzie do Ministerstwa Energii, no i ta Krysia, proszę Państwa, ona... Nie wiem, bez butów do domu pojechała. Rolnictwa. Już umarła, no ale zawsze o tej cerkwi tak mówiła, o tej cerkwi żartowała. No ale że wtedy właściwie ona szukała też jakby prawdy. Szukała prawdy, może być. Tak te prawdy potrafią gospodarować. Poznała u świadków Wisławu, bardzo długo była, głosiła ze mną zawsze. Nawet przynosiła mi się kereczki, kanapeczki, bo jeszcze się chodziło od domu do domu, ja ją zaprowadziła na odwiedziny. Że wewnątrz Polski, posiedzieć z Polski wychodzi targowica, żeby siostra starsza mogła posiedzieć. Proszę, no ale ja nie mam też i pyskata, albo jeszcze gorzej. Teraz proszę Unię, żeby nas karać, że żeby Polskę karać, że nie ma co tu siedzieć za bardzo, trzeba chodzić od domu do domu. I te siostry, może jeszcze za wojsko, no ściekłe, no bo ja byłam młoda i pyskata. Teraz też stara nie jestem, ale przez 25 lat, czy więcej, pyskata też nie jestem, no bo właściwie teraz ja toleruję. Nie mamy marynarki wojennej, nie mamy wojska, więcej oficerów niż szeregowych. To wszystko razem. To jest po prostu jak bezbronnie, no, prawda? No i co, po wojnie nigdy nie będzie. Tak się nie zmieni. Dlaczego? Dlatego, że no, bo z Polski zrobić absolutnie kraj kolonialny. No, umierał, no, bo jak ma na odbycie raka i cały czas jeździ tam na ten Ursynów do tego rakowego. No to wiecie Państwo, czy z raka można się wyleczyć? To w tych koncernach międzynarodowych, potężnych, będą się cieszyć, lekarza. No zobaczymy dalej. Także proszę Państwa, no... To jest coś dramatycznego i tu właśnie lasy. Radio Konflikta nadaje. I tu właśnie nadaje, złoża. No to KFM, panie ministrze, przepraszam, że tak... Ale proszę popatrzcie, przez tyle lat my walczymy o geotermię. W tutaj czym jest problem? Dyskusji tego, dla państwa to jest ryzyka, co on tutaj powie. Zawsze państwo wspierało, no, tak takie rzeczy. No, tutaj ale tu Radio Maryja, katolicy, jeżeli jeszcze księża tu gdzieś są w pobliżu, to nie zgodzić się na sukces. Jakiś lobby. Jakieś lobby międzynarodowe. No i że te. No i tutaj, że to no, służenie komuś, a nie Polsce. No, tak samo tutaj widzę. No. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ojcze, no cudem jest, że Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę. Gdzie grało, tak. Ale nie darują nam tego. Ale tego nam nie chcą darować. Ale panie profesorze, ja jeszcze więcej powiem. Tak, wszystko jest ważne. Ważna jest gospodarka, ważne są dobre relacje z ludźmi, ważne znaczy z poszczególnymi państwami, ale ważny jest duch, to jeszcze następna sprawa, bo w którym kierunku idzie świat? W którym kierunku idzie świat? To już nie nowa lewica, nie marksizm, ale genderyzm. Idzie totalitaryzm, to się widzi. Proszę, niech ludzie pytają mądrzejszych, prawda, na ten temat, którzy często nie są dopuszczani do głosu. Ksiądz profesor Tadeusz Gus, pamiętam tą konferencję, panie profesorze, no, tu w Toruniu, ponad 8 tysięcy leśników, myśliwych i innych rolników, brzma, no i ksiądz profesor ma wykład, humanizacja zwierząt i drzew, animalizacja człowieka i później nawet na Kulu jest komisja, która bada, co on mówił. Boże, co, gdzie my jesteśmy? No, także patrzmy na to. I tutaj gdzieś jest właśnie, są lasy, środowisko, złoża naszej, tak dalej. Przepraszam. No i ten hejt na profesora i nawet na ministra i nawet w TVP nie mówią o tym, milczą. O tych sukcesach, także ja się, przepraszam, mówię głośno i ktoś może być szokowany, co ja nie atakuję, broń Boże, tego rządu,
bo ten rząd też nie wszystko naraz zrobi. Koncito Radio Kolendy. Przypatrujmy się, o co tu chodzi, no. Prawda? Te ruchy są sprawne, proszę ojca, starają się Koncito Radio Kolendy. Ośrodków, ale ja tu wierzę, że no jednak ten nasz program Prawa i Sprawiedliwości na pewno będzie realizowany w tych rządach, natomiast no ta totalna opozycja na pewno stara się robić wszystko, to jest tylko mocne, tylko to, że Polska jest ostoją, ostatnio ostoją takiej normalności, ja powiem, że jednoczącej się Europy, to bardziej to Polska nie ulega najmniejszej wątpliwości. Boli to, że Polska, jednak w Polsce wygrało Prawo i Sprawiedliwość, że ma ten określony program, jednak obrony tożsamości narodowej, obrony własnych interesów, no przecież to, co pani premier mówiła zawsze, że nie kraść, prawda, i rzeczywiście efekty tego były bardzo duże. Także ja tutaj się nie dziwię, bo tamta strona jest bardzo mocno zaniepokojona, to jest ta szkoła, ja bym powiedział, lewacko, liberalna w Unii Europejskiej jest widoczna, Polska nie jest specjalnie lubiana, ale to z tego powodu, że właśnie zaczynamy reprezentować interesy. I dlatego, że jest katolicka, chrześcijańska, katolicka. Jest, no oczywiście katolicyzm tu bardzo mocno przeszkadza, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Mercedes, dajmy. El Mercedes, może tu znajdziemy kolędy, bo... To co? W górę serca, aleluja i do przodu. Dziękuję ojcze, na pewno damy radę, myślę, że... No, widim, skazał ślepo i głucho, tak niektórzy. Dziękuję ślicznie za spotkanie, wszyscy razem, bądźmy pozytywni, na pewno, no i prawda, i racjonalność, no i oczywiście interes Polski. Bo, panie ministrze, też pytanie, czy wystarczyłoby, no jak tak mówimy, jakby to miało stać się prawdą, że ministerstwo skasowane, że wystarczy, że pan minister będzie znowu pełnomocnikiem tylko na dużą międzynarodową konferencję, czy to też dla Polski nie będzie no takim, no nie wiem, przytykiem, czy jednak ranga ministra, a tylko pełnomocnik do konkretnej sprawy. Teraz wchodzą nowe projekty, przecież Lasy Państwowe zapoczątkowały projekt pod nazwą Zdrowa Żywność Polskich Lasów. To się wszystko rozwija, no i co? I gdy wszystko jest na dobrej drodze, likwidować, rozdzielać to do nawet dla edukacji, nawet w naszej kawiarence przy sanatorium mamy już troszeczkę tych wyrobów z dziczyzny. No. Można kupić to. Moje serdeczne gratulacje. Ale to jest mało, na razie to tak minimalnie. Zobaczymy. Chcemy edukować ludzi. Powiedzieć, że panie ministrze, że to jest zdrowsze od tej wieprzowiny, tych hodowanych, jest bardzo zdrowe. Nie ma cholesterolu. No. To prawda, że to jest najlepsza żywność, jaka może być, ja mówię, tego pokarmu mięsnego pozyskiwana z polskich lasów, polskich pól, gdzie ta zwierzyna ma możliwość wybierania tego, co chce zjeść, prawda, i w związku z tym bezstresowo hodowana i to jest rzeczywiście żywność niezwykle zdrowa. I bardzo się cieszę, że jednak odbijamy to, przepraszam za wyrażenie, i coraz więcej tej żywności jednak będziemy przetwarzali w Polsce, a to, co się dzieje w lasach, państwo uruchomy sklep, drugi sklep słyszę na terenie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej na Bielnej w Toruniu, no promocja, pokazanie, że ta żywność może być przetworzona i może służyć Polakom, no to jest niezwykle, niezwykle cenne, za to serdecznie dziękuję, gratuluję. A tu powracając, oczywiście to lewactwo liberalne, no jest mocno zaniepokojone, więc stara się dezinformować, no robić wszystko, co jest możliwe, prawda, żeby Polska jednak, no, nie osiągnęła sukcesu, żeby zawróciła z tej drogi, która została wyliczona w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości. I myślę, że na pewno nie jest na rękę, gdyby na przykład zniknęło Ministerstwo Środowiska, gdyby powiedzmy sobie, no, połączyć lasy, gdzieś przekazać na przykład do innego resortu, do rolnictwa, żeby zająć się, no, eksploatacją i uprawą na wielkich obszarach. Oczywiście ten układ liberalny na pewno ku temu dąży i to jest jego marzenie. Natomiast ja nie wierzę, aby, no, ten program Prawa i Sprawiedliwości został w jakiś sposób zmieniony. Oczywiście staramy się, rząd na pewno stara się optymalizować swoje działania, ale na pewno myślę, że ten rząd jest niezwykle racjonalny. Będziemy realizować politykę tą, która była zarysowana w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości.
już myślimy, panie profesorze, panie ministrze, o właściwie reprezentacji przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo kwestia Puszczy jeszcze się nie zakończyła. Czekamy, nie wiem, czy już na jakiś wyrok w kwietniu, bo o tym pan profesor, pan minister też mówił, bo tutaj też, myślę, właściwa ranga, kiedyś za poprzednich rządów PO-PSL wiele razy widzieliśmy, że no, jeździli różni przedstawiciele do Unii Europejskiej, ale nie właściwą rangą, prawda? Za mało było premiera, a nawet rzadko kiedy premier Tusk się odzywał w Parlamencie Europejskim. Jego obecność też była taka, teraz w interesach polskich się odzywa, tylko nie wypowiadał. A tutaj jednak ta reprezentacja musi być dosyć mocna, silna i taka bardzo konkretna. No proszę ojca, no to jest mój obowiązek, jestem ministrem, bo Polska została naprawdę obrażona bardzo mocno przez tych, kto skarżył Polskę w sprawie Puszczy Białowieskiej przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jest to niezwykle krzywdzące. Tu Polska realizuje w 100% prawo Unii Europejskiej, implementację Natury 2000, implementację dwóch dyrektyw ptasiej habitatowej, ale z pełną konsekwencją. Natomiast tu Komisja Europejska została wyraźnie wprowadzona w błąd. Myślę, że ma w tej chwili kłopot tutaj pod tym względem, bo to zostało pokazane. No ale musiałem tam jeździć i w towarzystwie rzeczywiście wyśmienitych również moich doradców, wyśmienitych profesorów, pokazując, że tam to rzeczywiście no jest to jakieś potworne przekłamanie. No, oskarżanie Polskie o to, że niszczy zasoby przyrodnicze, że te zasoby przyrodnicze są dziedzictwem kulturowo-przyrodniczym właśnie Polaków, miejscowej ludności, polskiej szkoły leśnej, polskiej szkoły w ogóle łowieckiej, polskiej szkoły ochrony przyrody. No jesteśmy liderem. Naprawdę, ja mówię, a zaczynam szybko mówić, prawda, bo się troszeczkę i powiedzmy denerwuję. No to, co jest perłą dla całego świata, to się okazuje, że tu właśnie uderzono, mówiąc, że Polska właśnie wycina ostatnią puszczę w Europie i to jeszcze wycina dla zysku. No nie dla zysku, tylko dlatego, że jest po prostu doprowadzono do potwornej epidemii chorób, które wystąpiły na terenie zagospodarowanej części lasów Puszczy Białowieskiej. W związku z tym zginęły siedliska i gatunki, które zostały wyznaczone w ramach Natury 2000. I to w tej chwili ratujemy. I za to, że ratujemy, że obnażamy tą krzywdę, którą Polską zrobiono za czasów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. To w związku z tym za to jesteśmy skarżeni. A to znajduje troszeczkę dobry grunt w tych środowiskach lewackich, które nie lubią Polski z punktu widzenia właśnie dlatego, że zaczyna stawać się krajem normalnym, no w związku z tym jesteśmy atakowani. Ja tam musiałem być, proszę ojcu, szanowni radiosłuchacze, gdyż to jest mój obowiązek, jestem ministrem, jestem sługą, który objął to stanowisko z racji woli narodu, woli suwerena, w związku z tym muszę to bronić. No chcę również powiedzieć, że mam dosyć duże doświadczenia, bo akurat w sprawie sporów przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że moim udziałem no, trzy procesy zostały, ja bym powiedział, wygrane, nawet zakończyły się, no, ja bym powiedział, no, kompromitacją potrwających się również tych szkół liberalno-lewackich. To była rozprawa o rozpudę, gdzie posądzono nas, że będziemy chcieli zasoby przyrodnicze, co się wyprostowało, wygraliśmy ten proces. Skończyło się tak zwanym, powiedzmy, no, układem zerowym, ale to była też również jakby, no, ukłon Polski, żeby do niezatracenia stosunków z Unią Europejską. Wygrany proces o limity z dwutlenku węgla, wygrany proces o to, że Polska musi być wolna od genetycznie modyfikowanych organizmów, no to były procesy, które były zapoczątkowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005-2007, a z mojego nadania te wszystkie procesy zakończyły się wygraną. Mówiliśmy o tym parę razy na Radio Maria w telewizji Trwam. Pisaliśmy o tym również w naszym dzienniku, ale o tym te wygrane wyroki, proszę sobie wyobrazić, niezwykle korzystne dla Polski, nie zostały skonsumowane przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Wręcz zupełnie zostało to pominięte. A chcę powiedzieć, że nawet Gazeta Wyborcza w pewnym momencie napisała, jednak Krzyszko miał rację. Chodziło o dwutlenek węgla, wystarczy wyjść w Google i wcisnąć to hasło, jednak Krzyszko miał rację. Państwo to wszystko zobaczycie. No, ogromna sprawa związana z bezpieczeństwem.
bezpieczeństwem energetycznym państwa, związane z polityką klimatyczną, no jednak nie została wykorzystana przez Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe. Ci ludzie, którzy są w tej chwili w totalnej opozycji, atakują bezpośrednio rząd, atakują oczywiście ministerstwo środowiska, atakują również moją osobę. I to się nie dziwię, bo ich droga była zupełnie inna niż droga obecnego układu rządzącego, opartego Prawo i Sprawiedliwość, to jest obrona polskich interesów, a tam były nic innego, jak tylko i wyłącznie wyprzedaż. Panie ministrze, dziękujemy, dziękujemy bardzo. Życzę też, życzę, dziękuję, żeby, z Panem Bogiem, dziękuję sukcesów, bardzo. Ale życzę również, żeby w TVP pan mógł często występować i mówić o tym, i o tych sukcesach. O tych sukcesach, o czym się milczy, o pana sukcesach milczą media, nawet prawicowe, a nazywając się prawicowe, i TVP. Niestety, jeżeli to były takie gdzieś, no powiedziałbym, marginalnie przedstawione, ciekawe, że o tym się, o co tu chodzi. Panie ministrze, wszystkiego najlepszego. Dziękuję ślicznie, z Panem Bogiem i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Obratowy radio policji. Do przeprowadzenia modlitwy przy stole z Ewangelią według świętego Łukasza o narodzinach Pana Jezusa. Były to wybrane problemy, tematy artykułu z codziennej prasy polskiej. Bogu cześć mu dali. Od wdzięczności za świętego Jana
na temat tego gwiazdy nowej ewangelizacji świętego Jana Pawła II rozpoczynamy przygotowywanie Parku Pamięci Narodowej. Będzie to na zewnątrz. Stały i wyrastają następne pokolenia Polaków, dzięki których wierze, miłości i ofierze również my żyjemy. A więc zapraszamy do współtworzenia Parku Pamięci Narodowej. Za rok setna rocznica odzyskania niepodległości. Niech ten park już wtedy będzie na ile możliwe w całości wykończony. Chcemy robić Park Pamięci Narodowej. Proszę Państwa, 100 lat od odzyskania niepodległości. Trzeba pamiętać młodzieży, przybliżać tę historię. Kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. Mamy jeszcze inne propozycje, ale może to innym razem. W związku z tym parkiem, proszę Państwa, jeżeli pokazujemy zbrodnie, na przykład UPA i innych tych, prawda, tych bandytów, to pokazać też tych, którzy ratowali, którzy zachowali się jak trzeba. Jeżeli pokazać hitlerowców i Niemców, którzy mordowali, pokazać też szlachetnych Niemców, którzy zachowali się jak trzeba. W tym kluczu chcemy iść, proszę Państwa, żebyśmy się uczyli właściwych postaw i młodzież, żeby się uczyła właściwych postaw, tych najpiękniejszych. Ojcze dyrektorze, tak, jest. Już mamy gościa. Mamy gościa, jest nim pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Bardzo serdecznie witamy, panie ministrze. Ojcze, szczęść Boże, panie ministrze. Witam serdecznie, ojcu, witam serdecznie, radio słuchacz. Tak, telefonujemy też do pana ministra, bo takie pogłoski też chodzą, mówi się o rekonstrukcji. To znaczy w mediach. Rządu, tak, że, tak. No, że ma się połączyć Ministerstwo Środowiska z resortem, z drugim resortem Ministerstwa Energii. Co pan minister o tym sądzi? Ale to rzeczywiście może być. Można by jeszcze, ojcze, ja bym powiedział, zapytałbym pana ministra, tak, Ministerstwo Energii, no o co tu chodzi? To jest tak, ja pamiętam ten zamach na Ministerstwo Środowiska już nie jeden raz. Zamach na lasy. Pamiętam, ojciec, jak Komorowski był za tym, żeby coś, jeżeli dobrze pamiętam, prezydent Komorowski był za tym, żeby w każdym razie byli, tamta opcja, tak powiem, nie chciałbym jednego nazwiska wymieniać, była za prywatyzacją lasów. Tych prawie 4 miliony podpisów, 3,5 miliona pan złożył i później jeszcze tak dużo podpisów doszło za lasami. Co o tym myślą leśnicy? Zamach na Puszczę Białowieską, teraz przez Unię Europejską. Tak, no później tu są ogromne pieniądze. Nie chciałbym dotykać pewnej sprawy, no ale jak to się nazywa, nie reprywatyzacja, restrukturyzacja, tylko no, jeszcze inne rzeczy, prawda, też ogromne pieniądze, które są tu potrzebne. Czy akurat, no, o co tu chodzi? A przy tym, panie ministrze, jak patrzę na hejt, jak w stosunku do pana, to budzenie nienawiści, tamta... Przy każdej okazji. Ustawa chociażby, ojcze, chociażby ta ustawa o wycince drzew na terenie prywatnym, w swoim ogródku. Jak to się stało? To jest w innych krajach, to jest normalne. Ludzie mówią wprost, że to jest pierwsza ustawa wolnościowa, prawda, w Polsce. I taka wściekłość tu na pana. Puszcza Białowieska.
Jaka wściekłość! A przedtem pamięta ojciec, obwodnica augustowska, Dolina Rozpudy, też atak na pana, ale teraz to. A przy tym jest tych rzeczy więcej, ja już nawet nie pamiętam, bo raz po raz minister Szyszko i minister Szyszko, jakby ten minister Szyszko był, nie wiem, jakby nic nie rozumiał ze spraw. No i też pomyśl, oni cały czas takiego dobrego gospodarowania, jeżeli chodzi o lasy, łowiectwo i tak, tak, ojcze. No tak samo, jeżeli już to, a tak też na tych myśliwych. Nie wolno strzelać do zwierzyny. Te świnie dzikie już po Warszawie chodzą, prawda? Do Warszawy dochodzą gdzieś nawet. No i w każdym razie, przepraszam, no to jest coś dziwnego. Ojcze Grzegorzu, jeszcze inne sprawy, prawda? Ojcze Grzegorz, już rozmawiam z następnym kimś na telefon, on trzy rzeczy robi naraz, albo sześć. Tak, naraz. Tak, ojcze, w każdym razie to... A proszę popatrzeć, to co się działo, chociażby, to był chyba w Paryżu, czy gdzieś to była taka konferencja, konwencja klimatyczna. To co pan uratował nas w związku z tym CO2, co popsuła Platforma, prawda? I u nas się nie mówiło, nawet telewizja publiczna, ja tak patrzę, obserwuję telewizję publiczną i no, mam dużo zastrzeżeń. Publiczna telewizja, no już pozostawiam, bo teraz nie ten temat, ale jaką rolę odgrywa telewizja publiczna, jaką przedstawia nam chociażby rodzinę, prawda? Jak rodzina, no, a też pytanie w tym temacie. Te nienormalności, no prawda, a tutaj o panu nie mówili nic, o tych sukcesach, o tym, że będzie ten kop czy copf w tym, w Katowicach. 30 tysięcy ludzi przyjedzie z najwyższej półki i będą tutaj mówić o tym. Nic się o tym nie mówi. Mówi się o innych rzeczach, tu nic. Teraz Macron robi, jakoś chce rozmyć to, co było osiągnięte wcześniej z tym CO2, prawda? Chce przejąć. To jest Francja i Niemcy. Tak. Nic o panu, tylko ten hejt cały czas. Minister Szyszko. Ja cały czas mówię, panie profesorze, panie ministrze, proszę wybaczyć, że powiem tak publicznie, ale my widzimy, że pan jest naprawdę Polakiem, któremu zależy na ojczyźnie i wybitnym specjalistą. I tutaj jacyś wynajęci, chociażby ci ekoterroryści, prawda, on taki chłopczyna czy dziewczyna wrzeszczy gdzieś tam za jakieś no, wynajęci, prawda, i oni. A równocześnie ci tak nazywają się ekologami. Jak oni są traktowani, jakie jest prawo w Niemczech czy w innych krajach? Niemcy wycinają puszczę, resztki puszczy, które jest XII-XIII wiek, coś, jeszcze pamiętam, czytałem o tym, no i oni, ja nie mówię, że należy wycinać, ale wycinają, bo postanowili, tak, no i przychodzą ci niby ekolodzy, policja przyjeżdża, zwija i, no, a u nas takie rzeczy po prostu wygląda na to, jakby nie było gospodarki proojczyźnianej. Znaczy, przepraszam, ja nie atakuję tego rządu, broń Boże, ale tak długo to trwało, prawda? No i teraz atak na ministra tutaj, na środowisko, na lasy, no, a nawet te jak się nazywają, te nie jelenie, tylko łosie, prawda? Teraz, no, gdzieś czytam o tym też, jak one, jakie niebezpieczeństwo, gdy no, bo ich jest już coraz więcej, gdy zderzy się, za przeproszeniem, z samochodem. Jakie niebezpieczeństwo również dla prowadzących. Jak one cierpią, gdy ich tam gdzieś przeskakują i na płot się wiesza i tak dalej. Ja dotykam tylko pewnych rzeczy, bo tu się kojarzą pytania. O co tu chodzi? Jak? Dlaczego nie ma dyskusji publicznej? Jest tylko hejt. Dlaczego z całym szacunkiem nawet te media, o których mówią, że prawicowe, myślę szczególnie teraz o drukowanych, bo jakoś nie mam czasu oglądać czegoś innego, w każdym razie one nie
stają po stronie polskiej, nie mówią o tych sukcesach. Tu jakiś jest, tu chyba, jak, czy to nie jakiś skok na bogactwo Polski znowuż, nie wiem. Panie ministrze, dużo tych pytań, może chaotycznie. Nie, też to byłoby, ale jeżeli tak rzeczywiście miałoby się stać, czy to kwestia tej pogłoski miałaby wejść w życie, czy to no, kwestia tego bezpieczeństwa, tak, i lasów, i rzeczywiście tego wszystkiego, co pan przez te lata, ale co ojcze, udało się wypracować. Ale ojcze, Ministerstwo Środowiska to również złoża. Geologia. Pamięta ojciec geologię, jak chcieli sprzedawać nawet źródła wody, podziemne złoża, platforma, już było to. I cały czas też poprzedniego rządu nie było głównego geologa, kraju, prawda, teraz węgiel, proszę ojca, węgiel i polityka chociażby Unii Europejskiej w stosunku do węgla, zatrzymać sprawę węgla, a Polska, to jest, Polska ma ile procent? 80-90% węgla z całej Unii Europejskiej. Tak, to prawda. Prawda, to, no i to co? A więc i to. Ja podejrzewam, polityka, panie ministrze, proszę wybaczyć, tak, ale polityka Niemiec jaka jest? Śląsk, po prostu Śląsk jest, mówią, tam są te rasie, nie rasie, prawda, autonomia śląska, czytaj, Niemcy. A może chodzi, Niemcy są dalekomyślne, jak patrzę na Niemcy, dalekomyślni, i czy to tylko po wojnie, czy to Adenauer, czy to Kohl, czy to Schröder, czy to Merkel, czy inni, czy Strauss przedtem. Osobiście kiedyś rozmawiałem ze Straussem, jeszcze Józefem Straussem. W każdym razie, zobaczcie, oni są dalekomyślni. Czy to ta socjalistyczna niby strona, czy CSU, CDU teraz, tak? Oni patrzą dalej, wielkie Niemcy. Niemcy, które mają wpływ na Europę, na świat. Cały czas tak. Dalekomyślność. A my tak dajemy się skłócić i tu, i tam. I kłaniać się temu, i tamtemu. Jak nie Ruskom, no to Niemcom, to gdzieś tamtym. Trzeba z wszystkimi żyć w zgodzie. Ale mieć swoją godność. Coś tak jakoś... Nie uczymy się od... Często od lepszych pewnych postaw i jakiejś troski o ojczyznę, dalekomyślność, wiecie, no złoża, także to jest też Ministerstwo Środowiska. Geotermia, nie tylko geotermia, przepraszam, tyle, bo ja nie ukrywam, że patrzę na te przemiany i jakoś tak, jeżeli ma być demokracja w Polsce, jeżeli jesteśmy zatroskani wszyscy, to myślmy. Panie ministrze, ojczyźnie. Tak. Dziękuję ślicznie za te uwagi, za niepokojenie. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, że resor środowiska jest resortem, który posiada ogromne możliwości, a w gruncie rzeczy no, opiekuje się ogromnymi zasobami. Zasoby przyrodnicze, zarówno te pod ziemią, jak i na ziemi, no, są ogromne. Jesteśmy unikatem w skali jednoczącej się Europy. Najmniejsze wątpliwości, że zainteresowanie tym jest bardzo mocne i jak to zamienić na pieniądze. Żyjemy w tym układzie, w takiej gospodarki troszeczkę trapieznej, gdzie pieniądz się zaczyna mocno liczyć. I to już poruszyli sprawę lasów i puszki białowieskiej. No to jest odkąd odzyskaliśmy niepodległość, to zawsze te koła takie liberalno-lewicowe starały się no, jakby zapanować na tym bogactwem lasów państwowych. Ja to pamiętam jeszcze z czasów AWS-u, kiedy powiedzmy była taka inicjatywa zrobienia z polskich lasów państwowych jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Wtedy przepraszam, to... panie profesorze, tak. Panie ministrze, i wtedy pana też odstrzelili z ministerstwa, Buzek. No, tak to się stało. Jak pan się upomniał o lasy, o te wszystkie sprawy. Tak, no ale wtedy też byśmy zaczęli być bardzo aktywni jako no, porozumienie centrum, bo wtedy byliśmy porozumieniem centrum reprezentujący w AWS-ie i wtedy widzieliśmy wielką szansę w polityce klimatycznej świata, gdzie Polska powinna być liderem i oczywiście jest liderem. I wtedy chcę również powiedzieć, że akurat pozbyłem się stanowiska ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa. Zostałem zwolniony tuż przez 2 tygodnie przed objęciem funkcji prezydenta 5. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej. Światowej konferencji.
konferencji. Tak, światowej, to w Bonn, wtedy Polska nie zapłaciła za to ani jednego grosza. No okazało się, że doradztwo, które było ze strony Unii Wolności, no bardzo mocno się pomyliło, był skandal na skalę światową i wtedy błyskawicznie powołano mnie na pełnomocnika rządu do spraw konwencji klimatycznej, rangę sekretarza stanu w kancelarii premiera. No i tak się udało zażegnać ten wielki skandal. Polska rzeczywiście objęła kierownictwo piątej konferencji stron konwencji klimatycznej w Bonn. Ja byłem wtedy prezydentem, to się nam udało zrobić. Ale powracając do spraw właśnie lasów, to te lasy budziły wielkie zainteresowanie i wtedy była taka wielka opcja. Również wtedy był ogromny, o ile ktoś pamięta, bo to jednak było prawie jednak no 20 lat temu, to wtedy też był taki wielki szum, że Polska jak gdyby zaczęto oskarżać o to, że Polska nie chroni zasobów przyrodniczych, bo nie chce stworzyć w Puszczy Białowieskiej jednego wielkiego parku narodowego. Ja chcę przypomnieć, że na terenie Puszczy Białowieskiej jest park narodowy, który zajmuje około 10 tysięcy hektarów, w tej chwili wtedy zajmował około 6 tysięcy hektarów i ma trzy nazewnictwa gospodarcze: Białowieża, Zabrowski, Hajnówka. Ale wtedy o to chodziło. Chodziło o to, żeby zrobić ten wielki krzyk na świecie, że Polacy po raz pierwszy zaczynają chronić Puszczę Białowieską, chronić przyrodę i z Puszczy Białowieskiej nareszcie robią wielki park narodowy, a pozostałe lasy, no mówiąc delikatnie, chciano sprzedać, albo inaczej przygotować do sprzedaży poprzez stworzenie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa. Ja chcę powiedzieć, że wtedyśmy zaprotestowali przeciwko temu. Oczywiście ja pozbyłem się stanowiska ministra ochrony środowiska, zębów naturalnych i leśnictwa, tak to się nazywało, ale zaowocowało to wielkim ruchem społecznym i wtedy została zrobiona pierwsza, notabene jak do tej pory jedyna, ustawa społeczna o tak zwanych strategicznych zasobach ekologicznych, przyrodniczych, gdzie stwierdzono, że lasy państwowe mają być w tym zasobie nietykalnym pod względem sprzedaży. Ale to wtedy się udało nam to zrobić. No, ta polityka, nie udało się zrobić jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, ale później ten problem bez przerwy odżywał. No, był bardzo mocno, intensywnie wtedy nagłośniany w okresie rządów Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy wielokrotnie próbowano robić zamach na strukturę organizacyjną Polskich Lasów Państwowych. I tak jak ojcowie wspomnieli, skończyło się tym, że zebraliśmy jako Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, ale przy pomocy Prawa i Sprawiedliwości, żeśmy zebrali ponad 3,5 miliona podpisów. To jest ogromna rola, która została spełniona przez, nazwijmy to, Ośrodek Toruński, ale w gruncie rzeczy Radio Maria, Telewizja Trwam, nasz dziennik, przez dzięki tym trzem nośnikom społecznego przekazu udało nam się osiągnąć wielki sukces, prawda? Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe poniosło sromotną porażkę, a te lasy cały czas mówiliśmy, że mają skład rozwoju gospodarczego, szczególnie w terenach niezurbanizowanych, tworzenie miejsc pracy w terenach niezurbanizowanych i to się w tej chwili dzieje. Natomiast oczywiście te koła liberalno-lewackie, które są reprezentowane przez totalną opozycję, no ciągle mają pretensje o to, że my w tej chwili jakby nie chronimy Puszczy Białowieskiej, przystymulowany cały proces wprowadzania Komisji Europejskiej w błąd. No, zakończyło się to procesem przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie wyjaśniamy to ogromne nieporozumienie. Polska rzeczywiście broni prawa Unii Europejskiej, broni honoru polskiej nauki, polskiej myśli ochrony przyrody i te sprawy wyjaśniamy, ale właśnie te koła, no, które są w tej chwili w totalnej opozycji, ciągle nas atakują, ciągle pokazują to ministerstwo i tego ministra jako ten, który niszczy i wycina ostatnią, pierwotną puszczę w Europie, czy też na świecie, prawda? Robiąc to taką nieprzyjemną atmosferę również na całym świecie. No, te sprawy wyjaśniamy i już równocześnie tym kołom się nie podoba to, że w programie Prawa i Sprawiedliwości te lasy jednak mają stymulować rozwój gospodarczy, mają być gwarantem bezpieczeństwa ekologicznego państwa. I to nie ulega najmniejszej wątpliwości, że z tego powodu jestem również bardzo mocno atakowany na świecie. Ale w tym świecie liberalnym, a również mocno atakowany przez totalną opozycję. To jest rzeczywiście prawda.
trzeba oczywiście wykorzystywać zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Panie ministrze, bo mogłoby być tak, że co, że Ministerstwo Środowiska zaniknie, przejdzie do Ministerstwa Energii, ale przecież lasy co mają przejść, nie wiem, pod departament czy pod resort rolnictwa, co spuszczą Białowieską, bo pan może być takie niebezpieczeństwo, jak tego nikt nie będzie bronił, to zrobimy z tego cały park narodowy, tak Unia Europejska może nam narzucić, a widzimy, że jednak leśnicy potrafią gospodarować, tak? W ogóle co Unia Europejska narzuca? My jesteśmy suwerenni w ogóle. A jeszcze, jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę, panie ministrze, to, że wewnątrz Polski, z Polski wychodzi targowica, upominają się, proszą Unię, jak kiedyś carycę Katarzynę, albo jeszcze gorzej, teraz proszą Unię, żeby nas karać, żeby Polskę karać za reformę sądownictwa. Może jeszcze za wojsko też będzie trzeba karać, bo zaczynamy trochę wojsko reformować. Przez 25 lat czy więcej nie kupowano samolotów lepszych, nie robiono właściwie nic. Nie mamy marynarki wojennej, nie mamy wojska, więcej oficerów niż szeregowych. To wszystko razem. Jesteśmy po prostu jak bezbronni, prawda? No i co, bo wojny nigdy nie będzie. Tak mówili, a to chodziło o rozbrojenie Polski. Z Polski zrobić absolutnie kraj kolonialny. A Polacy to tacy naganiacze, tylko tacy wyrobnicy, prawda? Tak, którzy mało by myśleli, cieszyliby się, że jeżeli będą pracować, to w tych koncernach międzynarodowych, potężnych i będą się cieszyć i z ręki jeść, za przeproszeniem. To jest coś dramatycznego i tu właśnie lasy. I tu właśnie złoża. Panie ministrze, przepraszam, że tak, ale proszę popatrzeć, jak przez tyle lat my walczymy o geotermię. W czym jest problem? Dla państwa to jest nic. Zawsze państwo wspierało takie rzeczy. Ale tu Radio Maryja, katolicy, jeżeli jeszcze księża tu gdzieś są w pobliżu, to nie zgodzić się na sukces. Jakieś lobby międzynarodowe. Tutaj służenie komuś, a nie Polsce. No, tak samo tutaj widzę. No. To nie ulega najmniejszej wątpliwości, ojcze. No, cudem jest, że Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę. Wygrało, tak. Nie ale nie darują nam tego. Ale tego nam nie chcą darować. Ale panie profesorze, jeszcze więcej powiem. Tak, wszystko jest ważne. Ważna jest gospodarka, ważne są dobre relacje z ludźmi, ważne z poszczególnym państwem, ale ważny jest duch, to jeszcze następna sprawa, bo w którym kierunku idzie świat? W którym kierunku idzie świat? To już nie nowa lewica, nie marksizm, ale genderyzm. Idzie totalitaryzm, to się widzi, proszę, niech ludzie pytają mądrzejszych, prawda, na ten temat, którzy często nie są dopuszczani do głosu. Ksiądz profesor Tadeusz Gus, pamiętam tą konferencję, panie profesorze, tu w Toruniu, ponad 8 tysięcy leśników, myśliwych i innych rolników, proszę, i ksiądz profesor ma wykład, humanizacja zwierząt i drzew, animalizacja człowieka i później nawet na kulu jest komisja, która bada, co on mówi. Boże, gdzie my jesteśmy? No, także patrzmy na to. I tutaj gdzieś jest właśnie są lasy, środowisko, złoża nasze i tak dalej. Przepraszam. No i ten hejt na profesora i nawet na ministra i nawet w TVP nie mówią o tym, milczą. O tych sukcesach, także ja się, przepraszam, mówię głośno i ktoś może być szokowany, co ja nie atakuję, broń Boże, tego rządu, bo ten rząd też nie wszystko naraz zrobi, ale przypatrujmy się, o co tu chodzi, no, prawda? Te ruchy są sprawne, proszę ojca, starają się dotrzeć do wszystkich możliwych środków, ale ja tu wierzę, że no jednak program Prawa i Sprawiedliwości na pewno będzie realizowany w tych rządach, natomiast no tak.